odnaleźć twą miłość już czas. Podnoszę swe dłonie, oddając ci cześć, mocy moja, uwielbiam cię. Mocy moja, uwielbiam cię. W tym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć twą miłość już czas. Podnoszę swe dłonie, oddając ci cześć, mocy moja, uwielbiam cię. Mocy moja, uwielbiam cię. Jezu, serce twoje spełnieniem był, Panie, w sercu twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu jego trwać. Umiłował mnie Pan na wieki. Jezu, serce twoje spełnieniem był, Panie, w sercu twoim mój dom. Do nas zbliżył się Pan, by serce swoje oddać nam. Do nas zbliżył się Pan, alleluja. W tym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć twą miłość już czas. Podnoszę swe dłonie, oddając ci cześć, mocy moja, uwielbiam cię. Mocy moja, uwielbiam cię. Jezu, serce twoje schronieniem był, Panie, w sercu twoim mój dom. Umiłował mnie Pan, umiłował mnie Pan na wieki. Jezu, serce twoje schronieniem był, Panie, w sercu twoim mój dom. Do nas zbliżył się Pan, serce swoje oddać mam. Do nas zbliżył się Pan, alleluja. W tym sercu na wieki ukryłeś nas, usłyszymy słowo, jest to dar dla nas, jest to słowo z Ewangelii według świętego Łukasza mówiące o odnalezieniu 12-letniego Jezusa w świątyni. I Słowo Boże szuka każdego z nas i pyta się, dzisiaj się pyta,
jaki jest związek tego, co słyszysz ze swoim życiem. Na samym początku zobaczymy rodzinę, która pielgrzymuje do Boga Ojca. Ona jest w drodze. Jest to rodzina z Nazaretu. I rodzi się pytanie dla każdego z nas. Czy ty szukasz Boga Ojca, czy szukasz siebie? Ta rodzina pielgrzymuje na święto Paschy. Pascha jest to przejście ze śmierci do życia. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ty możesz przejść z niewoli swojej do wolności, ze smutku do radości, z cierpienia do szczęścia. Czy doświadczyłeś w swoim sercu działania Boga, który to robi z tobą? Są też słowa, które mówią, że z bólem serca rodzice szukali Jezusa. Czy ty, czy ja faktycznie z bólem serca przeżywamy to, że Bóg jest od nas daleko, że Go nie widzimy w swoich faktach swojego życia? Czy jest to dla ciebie ważne? I na końcu jest napisane, że poszedł z nimi i był im oddany. Czy ty faktycznie służysz drugiemu człowiekowi? Czy walczysz o siebie? Czy jesteś poddany drugiemu człowiekowi, którego obok masz? Jezus Chrystus przyjął postać sługi, aby nas wyprowadzić z naszych niewoli. Przyjmijmy to słowo dzisiaj jako dar i otwórz się na to, bo z tym słowem przychodzi Bóg.